Witajcie, to Ostyjskości i szybka wrzutka. Dziś pograliśmy sobie w Galileo Project od Sorry We Are French, czyli gierkę w być może znanym już Wam świecie, bo dotychczas z tej serii wyszły takie gierki jak Ganymedes, który u nas wydał Rebel z dodatkiem Moon i jest to właściwie taka, powiedzmy, kontynuacja tej gry, ale także jest to świat. Wykreślanki wydawnictwa Moira, która zwała się Tomasz Demeter. Demeter dokładnie, bo ciągle mi wypada. W każdym razie gra tocząca się w dalekiej przyszłości. I o ile w Ganymedę właśnie lądowaliśmy na księżycu Jowisza Ganymedę i zakładaliśmy tam dopiero taką pierwszą bazę. To tutaj już mamy tę bazę gotową, i teraz już chcemy się e, założyć już konkretne kolonie na czterech księżycach. I o Europa, Kalisto i właśnie Ganymede. E, jest to po prostu taki splendorek, e, zdobywanie zasobów po to, żeby e, wpływów, po to, żeby kupować robociki, e, po to, żeby rozwijać się na tych. Torach księżyców, no i oczywiście robić sobie za to odpowiednio punkciory i przeróżne bonusy. Gra kończy się w momencie, kiedy zabrakłoby nam już tutaj ludzi, tych naszych powiedzmy pracowników, albo któryś z graczy wybuduje dziesiątego robota, tak jak akurat było w tym przypadku. W każdym razie, wykładamy sobie planszetkę, która przy okazji jest w ogóle kasynem, bo taka ciekawostka w grze tej, w świecie tym zastanawiano się jaką obrać walutę, żeby różne państwa się nie kłóciły, a że powstało takie e, kosmiczne kasyno, gdzie spędzali wszyscy czas, no to uznano, że właśnie kasyno i jego waluta będzie tą główną walutą w grze, dlatego mamy tu właśnie kasyno. W każdym razie na planszy wykładamy, e, w zależności od gra osób, karty e, ludzi Karty robotów, karty technologii, przy czym one są dwustronne. Na drugiej stronie mają inne zdolności. Podobnie jest tutaj z tym małym dodatkiem od satelit, gdzie mamy bonusy. A także losujemy sobie cztery takie dodatkowe cele na koniec gry. Gdzie oczywiście kto pierwszy spełni, ustawia się na odpowiednim miejscu. No i różną ilość punktów za to dostaniemy. Wszystko, co mamy do zrobienia, mamy pokazane tutaj w tym małym kółeczku. Bo na początku rundy, za jednego tego mega kredyta, czyli tu, akurat taki fajny pokerowy chips, możemy zmienić sobie tor wpływów. Bo mamy albo wpływy poprzez Marsa, albo poprze, poprzez Ziemię. I to będzie o tyle istotne, że kiedy będę rekrutował nowego pracownika. To tak naprawdę na tą chwilę ja mu nie płacę, to on generuje mi wpływy na odpowiednim torze. Jeśli jestem na torze Marsa, no to te wpływy, które tu są pokazane, ewentualnie minus kolejne, jeśli w dalszą kartę wziąć, będą dodawane właśnie tutaj. I wtedy będę mógł skorzystać na tej karcie z czerwonych akcji. akcji do, akcje do góry to są takie, które od razu dostajemy, czyli na przykład zwiększamy siłę robotów, czy dostajemy mega kredyty. A akcje, które są na dole, to są akcje, które będą dawały nam punkty na koniec gry, a które wsadzamy tu pod planszetkę. Ilość tych ludzików jest zależna od tego, jak daleko doszliśmy na torze Ganymede. Do czego jest jeszcze ten tor? Po to, żeby kupić sobie robota. Jeśli jestem na czerwonym torze, no to mogę kupić tylko roboty wyprodukowane na Marsie. Na niebieskim, te na Ziemi dlatego jako pierwszy ruch bonusowy mogę zapłacić jednego mega kredyta żeby sobie po prostu zmienić tor następnie wykonuję jedną z trzech akcji głównych czyli albo właśnie dobranie tutaj tego człowieczka przy czym jak skorzystam z tej akcji no to go po prostu odrzucam jeśli biorę dolną no to daję go pod spód jeśli ma miejsce albo podmieniam z istniejącym i następnie uzupełniam jeśli biorę robota to sprawdzam, na którym księżycu może on pracować. Do tego księżyca go przypisuję, a następnie sprawdzam, jaką ma siłę i przesyłam odpowiednio znacznik. Zawsze jesteśmy w stanie policzyć, więc tu się nigdy nie pogubimy. W zależności, gdzie na koniec gry będziemy, no to taką liczbę punktów dostaniemy, plus jakieś ewentualne bonusy, a także bonusy z pól, na których staniemy, czy miniemy. Trzecią akcją, no to jest właśnie do kupienia tutaj e, tych e, Technologii, które mają odpowiednią cenę, na koniec dadzą nam punkty, a także jednorazowo jakąś e, zdolność. Robotów mamy tak naprawdę tylko cztery rodzaje: mamy satelity. Przy czym każda kolejna satelita wzmacnia tego robota jakby o jeden. Czyli jeśli położymy pierwszą satelitę, to mogę skorzystać tutaj z pierwszego bonusu, ale jeśli położymy już trzecią satelitę, to mogę wykorzystać jeden z trzech pierwszych bonusów. Tak samo. Karta, która pozwala mi dobrać pierwszą kartę pracownika, ale jeśli mam takie roboty 2, no to przy zagraniu drugiego mogę wybrać jedną z tych dwóch. Dalej, pieniążek, ale jeśli zagram taką kartę, dołożę piątą, no to nada mi pięć pieniążków, bo się wzmacnia. No i kart, robot, który e, zwiększa siłę robota o jeden. No i tak samo, zależnie zależności od którym to był zagrany, to tyle siłę będę mógł dodać. Co tu dodać jeszcze? No dodać można to, że sprawdzamy później, jeszcze ewentualnie, czy udało nam się spełnić jakiś cel. No i gra tak jak mówiłem, zakończy się, jak tu się skończą karty, albo będziemy mieli 10 robotów. No i wtedy patrzymy sobie, gdzie dojechaliśmy z punktami. to jest ciekawe, bo sprawdzamy, ile mamy najliczniejszych robotów i tę grupę mnożymy razy 4. Tu jeszcze w bonusach będziemy mogli zwiększać na przykład ilość. Tutaj posiadanych ludzi, czy tutaj będziemy mogli sobie robić zniżki? I tyle. No, taki kurczę splendorek na stydach bardzo, naprawdę, ale to bardzo przyjemna niby prosta gra, ale trzeba się tak naprawdę ścigać z innymi graczami, więc trzeba tu naprawdę podejmować dobre decyzje i nie marnować czasu. Do tego bardzo ładnie wyglądająca, mega kolorowa. Naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemny tytuł, który no, musicie spróbować, jeśli będziecie mieli okazję. Dzięki za uwagę i do zobaczenia, cześć.